Gary Vaynerchuk ma takie słynne zdanie, że marketerzy zepsuli wszystko. W tym odcinku powiem wam, co ja przez to rozumiem, na konkretnym case'ie, gdzie nazwano mnie oszustem marketingowym. Nie dosłownie, ale o to właśnie chodziło osobie, która tego maila mi wysłała i wam dokładnie pokażę ten problem. Wysłaliśmy w zeszłym tygodniu mailing, gdzie oferta polegała na tym, że jeżeli kupisz tę książkę, Tim Ferriss, 4-godzinny mistrz kuchni, której wartość okładkowa wynosi 99 zł, jest to wydanie tej książki w twardej oprawie, to robimy ogromny rabat i realnie tę książkę zgarniesz za 3 dychy. Warunek jest tylko jeden, że dwa, że trzeba do tego jeszcze dorzucić sobie jedną książkę, więc na przykład książkę Die Empty w zestawie. Ta się nie rabatuje, więc możesz mieć te dwie książki, 30 zł plus 44,90, czyli za 80 zł masz te dwie książki. Ta książka jest na maksa gruba, super wartościowa i w twardej oprawce, zaznaczę to. Czyli za 80 zł możesz mieć te dwie książki. Oferta była taka, że napisałem w mailingu, sobie dokładnie tutaj podejrzę, że mamy 87 takich promocyjnych kodów rabatowych, które obniżają cenę tej książki właśnie do 3 dych, jeśli bierze się w parze z drugim egzemplarzem. Na co dostaję takiego maila, którego zacytuję. Oczywiście ten mail jest podpisany pseudonimem, nie imieniem i nazwiskiem, więc tym bardziej ci go przeczytam. Coś takiego. Brawo za mydlenie ludziom oczu. Ciekawie. Celowe zawyżenie ceny książki do 99 zł. Ogromny rabat plus upselling i rzekomo limitowana oferta, która działa do dzisiaj i w rzeczywistości nigdy nie miała przestać działać. Doprawdy mistrz marketingu. Wykrzykniki są w każdym zdaniu. Nie wątpię, że technika zadziała na sporo osób, ale aż przykro się na to patrzy. I teraz, jak ja interpretuję tego maila? Po pierwsze, założę, że jest to pan. Tego pana ktoś skrzywdził. A skrzywdzili go właśnie marketerzy, którzy robią oferty, które nie są prawdziwe. Często to widać na przykład na Black Friday'u, że firmy podnoszą ceny produktów i później rabatują do ceny pierwotnej. I klient ma poczucie deala, a tak naprawdę został oszukany, bo cena rynkowa jest zupełnie inna. Jak wam pokazałem na początku, cena tej książki wynosi 99 zł. Ta cena tutaj jest na okładce. O tutaj, tu na okładce. Mamy tylko kilkadziesiąt egzemplarzy tej książki. I teraz ten pan mówi, że zawyżyłem cenę książki. Nieprawda. Mówi ogromny rabat plus upselling. Ogromny rabat, zgadza się. Upselling? Oczywiście, że tak. Bo ta książka ciągnie sprzedaż innych produktów, czyli na tej w ogóle nie zarabiam, wręcz dokładam kilka złotych, ale zarabiam na tej. Upselling? Oczywiście, że tak. I rzekomo limitowana oferta. Oferta była do 87 osób dedykowana, czyli 87 użyć kodu gwarantowało, że tą książkę można z takim rabatem zgarnąć i nie zrobiliśmy 87 transakcji. Zdarza się, nawet nam. I co? I dlatego ten kod nadal działa. Może nawet będzie działał, jak to wideo teraz oglądasz. I w rzeczywistości nigdy ta oferta nie miała przestać działać. Oczywiście, że miała przestać działać, bo mamy x egzemplarzy tej książki. Ale ja rozumiem tą osobę. Są dziesiątki tysięcy stron internetowych, które mówią: oferta działająca tu i teraz, jak nie klikniesz, to ją stracisz, licznik czasu, odmierzanie w dół i tak dalej, i tak dalej. Nawet wczoraj byłem na McDonaldzie, podchodzi do nas pan z obsługi i mówi, że tutaj jest jakiś promo code, trzeba sobie ściągnąć apkę i po ściągnięciu aplikacji można dostać tam napój i kanapkę. Czemu w McDonaldzie nazywają takie dziwne burgery plastikowe kanapkami? To ja nic wspólnego z kanapką, by the way. I to pozwala mi w ciągu 5 minut od wpisania tego kodu otrzymać to za free. Co nie jest prawdą, bo w tych 5 minutach dalej ten kod działa. To jest dopiero sprytny myk, żeby u klienta wywołać to scarcity, żeby od razu on podszedł do kasy. Doprawdy mistrz marketingu. Nie wątpię, że technika zadziałała na sporo osób, ale aż przykro się na to patrzy. Ja wiem, że ta osoba została wielokrotnie, nawet nie skrzywdzona, ale obrażona przez marketerów, którzy tworzą dziwne oferty, które u osób myślących, mających otwarte oczy, powoduje niechęć do wejścia w transakcję, a nie odwrotnie, czyli zachęcenie do tego dealu. I ja mam takie wrażenie, że tak dużo takich dziwnych ofert na rynku jest, że to jest normalna reakcja. Która powoduje też, że ten klient, pewnie nie klient, ten subskrybent
nie chcę uwierzyć, że naprawdę tak jest. Zadałem sobie pytanie, dobra, skąd u tej osoby takie poczucie, że ta książka jest znacznie droższa niż w rzeczywistości? Ano stąd, że istnieje na rynku druga wersja tej książki, uproszczona, bez twardej okładki, w mniejszym formacie, to kosztuje połowę mniej. I teraz idąc dalej za tym tokiem rozumowania, pisałem sobie w internet to drugie wydanie książki i nigdzie w necie nie znaleźlibyście taniej tej książki niż w mojej promocji. Nigdzie. Więc znowu mamy nieprawdę. I teraz czy ja się obrażam na takiego maila? Absolutnie nie. Ten mail tylko przypomniał mi o tym, że trzeba robić konkretne, transparentne, szczere, prawdziwe oferty, bo przychodzi osoba, która mówi: sprawdzam. I to sprawdzam powoduje, że pozornie, weź Piotrek, wyłącz ten kabelek, bo będzie nam tu jakieś nagranie się tłukło coś. I takie podejście do działania powoduje, że klient ma mniejsze zaufanie do oferty. I znowu, ja pisząc prawdę, pisząc fakty, prezentując rzeczy takimi, jakimi są, muszę brać poprawkę na to, że klient ma filtr w głowie oferty, na którą prawdopodobnie został już nacięty wielokrotnie. Podam wam inny przykład. Bluza, jaką mam na sobie, jest bluzą, którą firmuje D-Rock, jest zrobiona przez firmę Wildwood. I teraz tak, po pierwsze, zamawiając ją z Kanady, musiałem zapłacić więcej niż Amerykanie czy Kanadyjczycy za dostawy do Europy. Okej, dobra. Przychodzi paczka do Polski i nie mam tej paczki w swoim ręku, tylko dostajemy pismo z urzędu celnego, że prawdopodobnie będzie cło na to narzucone. I znowu, zamówiłem produkt, o którym w ogóle nie wiedziałem, że będzie cło narzucone i musiałem zapłacić prawie 20 dolców ekstra jeszcze za bluzę, która już była w Polsce, którą zapłaciłem, bo urząd celny uznał, że jest to produkt importowany i ja chyba będę chciał go sprzedawać później, żeby na nim zarabiać. A to był jeden egzemplarz bluzy, którą zamówiłem dla siebie zupełnie prywatnie. I teraz, czy jest to oszustwo? No nie, bo firma w ogóle nie miała pojęcia, że taka opłata będzie naliczona, bo gdyby było, to prawdopodobnie by sami uwzględnili te koszty albo by informowali na swojej stronie internetowej, że taka opłata się może pojawić. I znowu, wielokrotnie widzę, że w moich prezentacjach, wideo, materiałach mówię, co zrobiliśmy wczoraj, co wyszło, co nie wyszło, a ludzie cały czas cynicznie podchodzą i kwestionują, że to tak nie może być. I znowu, ja robiąc, zwiększam swoją taką database własną marketingową, a widzę, co działa, co nie działa, co weszło, co nie weszło i się z wami tymi rzeczami dzielę. I znowu, gdyby było mniej sceptycyzmu w waszym odbiorze, roślibyście jeszcze szybciej. Bo moim celem nie jest udowadniać wam, że ta książka naprawdę tyle kosztuje. Bo ona tyle kosztuje, to są fakty. Moim celem jest budować relacje z wami długoterminowo, dlatego właśnie nagrywam to wideo, żeby pokazać wam, jaki ja myślę o feedbacku, który mi dajecie. I znowu, kolejna lekcja od Gary'ego Vaynerchuka. Caring without caring. Czy ja tym mailem się przejmuję? Absolutnie nie. Dalej będę robił mailingi, oferty, pakiety, bo większa część bazy to docenia i rozumie, ale z tyłu głowy pamiętam, aby tak pisać ofertę, żeby również kolejną obiekcję w oczach klienta zbić, przedstawić, zapewnić go, pokazać, że naprawdę jest tak, jak pisze. Nie wiem, czy to kwestia Polski, że jest tak niskie zaufanie. Nie wiem, czy to kwestia biznesów internetowych, które często powodują, że klient płaci, nie dostaje w ogóle produktu czy usługi albo słabą jakość. Nie wiem. Ale temu panu, który się, a nawet nie będę mówił, jak się podpisywał, życzę więcej dystansu, zaufania i sprawdzania, jak jest naprawdę i nie psucie sobie relacji z kimś, na przykład nami, czy moimi widzami, takimi jak wy tutaj, bo może właśnie on kiedyś będzie potrzebował mojej pomocy, albo on weźmie swoją ofertę, która będzie ofertą taką, wiecie, taką sobie. No, to z tym was zostawiam. Dzięki.